Znajdź wartość c, przy której trójmian x kwadrat minus 44x plus c jest kwadratem pewnego dwumianu i znajdź ten dwumian. Dobrze, co to jest dwumian? No dwumian to jest takie wyrażenie mx plus n, czyli inaczej taka funkcja liniowa. No i teraz chcemy, żeby nasz trójmian był równy mx plus n do kwadratu, czyli to ma być x kwadrat minus 44x plus c. Przy czym to nie jest równanie na x, to nie jest równanie na x, tylko to ma być prawdziwe dla każdego x, to ma być równość funkcji, wobec tego wystarczy, aby współczynniki przy odpowiednich potęgach x były takie same. Teraz wykonajmy to działanie, czyli tak, to jest suma do kwadratu, czyli to jest tak, kwadrat pierwszego wyrażenia plus 2 razy mx razy n, i plus n kwadrat. No i tutaj użyłem znanego wzoru na a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli to jest mx do kwadratu, to jest m kwadrat x kwadrat i tu jest plus 2mnx plus n kwadrat. I teraz chcemy, żeby to było równe naszemu trójmianowi, no to widać, że współczynnik przy x kwadrat jest m kwadrat, wobec tego możemy m wziąć 1. No m kwadrat musi być 1, wobec tego m może być 1 lub minus 1, ponieważ nie pytają nas tutaj o wszystkie te dwumiany, tylko jakiś dwumian, który ma tę własność, więc możemy po prostu wziąć m równe 1, czyli innymi słowy wtedy ten kwadrat naszego trójmianu, nasz dwumian to jest x plus n, a jego kwadrat to jest x kwadrat plus 2nx plus n kwadrat. No i teraz chcemy naszą rzecz zapisać w taki właśnie sposób, czyli x kwadrat minus 44x plus c, czyli tak, x kwadrat plus, widać, że tu mamy mieć 2, 44 to jest, minus 44 to jest 2 razy minus 22 razy x. Dobrze, i teraz chcę, żeby to był kwadrat, czyli muszę dodać 22 do kwadratu, a dokładnie minus 22 do kwadratu. No dobrze, jak dodałem, to chcę mieć równość, czyli muszę z powrotem odjąć. Znaczy stosuję metodę uzupełniania do kwadratu. To, co jest tutaj, prawda, to jest właśnie pełen kwadrat. Mianowicie to jest x minus 22 do kwadratu. No i dalej mam jeszcze c, który miałem. Teraz ile jest 22 do kwadratu? To jest 20 plus 2 do kwadratu. Możemy tutaj, zamiast mnożyć pisemnie, możemy użyć sobie tego wzoru. To jest 20 do kwadratu plus 2 razy 2 razy 20 plus 2 do kwadratu, czyli to jest 400 plus 4 razy 20, to jest 80 plus 4, czyli 484. Dobrze, czyli po tym przekształceniu nasz trójmian wygląda tak, że to jest x minus 22 do kwadratu minus 484 plus c. No i widzimy wtedy, że trzeba to chcemy, aby było 0, dlatego że cały nasz trójmian chcemy, żeby było x minus 22 do kwadratu, czyli c równa się 484. Dla c równego 484 nasz trójmian jest równy x minus 22 do kwadratu. No to jest nasz trójmian dla c równego 484. Oczywiście to nie jest jedyny dwumian o tej własności, dlatego że dla każdego wyrażenia, czy dla każdej liczby a, mamy następującą równość, że minus a do kwadratu to jest to samo, co a do kwadratu. Wobec tego ten dwumian x minus 22 może być zastąpiony dwumianem minus x plus 22 do kwadratu, czyli istnieją dwa takie dwumiany o tej własności, że dla c równego 484 nasz trójmian jest kwadratem tego dwumianu.